Witajcie kochani. Dzisiaj w Kia Sportage 3 będziemy wymieniać świece irydowe. W pierwszej kolejności trzeba rozłączyć ten kabelek od cewki. Kiedy już to rozłączymy, mamy tutaj śrubeczkę klucz 10, odkręcamy ją, wychodzi nam cała cewka. Ja już ją mam tutaj wyciągniętą akurat z trzeciego cylindra. Mniej więcej ona tak wygląda. Może być też również przyczyną wypadania zapłonów również ta cewka uszkodzona. Nie jest to rzecz tania, ale czasami używki można kupić od 9 zł, a nowe w granicach od 60 wzwyż. Kiedy już tutaj wykręcimy tą śrubeczkę, a następnie wyjmiemy cewkę, ukazuje nam się taki mniej więcej otworek. W nim mniej więcej mamy zamontowaną świecę. Musimy użyć klucza 5/8 na 16 mm, który ma w środku taką, że tak powiem, gumeczkę do wykręcenia świec. Jak już tą świeczusię sobie po prostu wyciągniemy, no to wiadomo, następuje wymiana na nową. Stara śmietnik, trzeba przestrzegać tutaj ilości przejechanych kilometrów, żeby wszystko ładnie grało i że tak powiem, współdziałało. Kiedy nasz kluczyk już siedzi w gnieździe, musimy też z odpowiednim momentem dokręcić tą świecę i często zdarza się, że nie mamy klucza dynamometrycznego, więc musimy użyć tutaj ściśle określonych wartości opisanych w różnych forach, w różnych ulotkach, instrukcjach. Dla przykładu ta świeca NGK ma na sobie opisane, ile mniej więcej trzeba wykonać obrotu, żeby ją dokręcić z siłą około 25 Nm. Ja odkręcę klucz troszeczkę w drugą stronę. Poluzuję tutaj mniej więcej. O, czekajcie, sobie tutaj go przełożę. Mniej więcej wygląda to 180 stopni na kluczu. 180 stopni to jest, jak już ją wkręcimy palcami i poczujemy opór. Czyli można powiedzieć, że 1/16 pełnego obrotu musimy zrobić, tak jakbyśmy nie całą godzinę jakby dodali na kluczu, a następnie stąd praktycznie dotąd, czyli pełne 180 stopni i mamy dokręconą świecę idealnie, żeby nie zerwać na niej gwintu albo gwintu na głowicy. Tutaj ostatnia gniazdo świecy mamy troszeczkę ciasno. Musimy zdjąć tą zapinkę, żeby w ogóle móc wydostać się z cewką z gniazda świecy, więc generalnie tutaj troszeczkę zejdzie, ale jak już to opanujemy, to jesteśmy w domu. Pamiętajcie, że często przyczyną wypadania zapłonów może się zapalić czek na naszej kontrolce. I to mniej więcej trzeba szukać przyczyny. Albo świece, albo cewka. O, i mniej więcej mamy. Praktycznie został nam ostatni cylinderek. W trzech już jest zamontowane nowe świece i na swoje miejsce z powrotem cewki. Została nam ostatnia świeczka do zamontowania. Pamiętajcie, że do tego samochodu tylko irydowe. Często nawet wytrzymują one 150 tysięcy. Tradycyjnie odkręcamy sobie w lewą stronę. I zaraz nam się ukaże świeczka wyjęta. Chyba już tak wyszła
można zobaczyć, że w miarę jeszcze w niezłej kondycji, ale jak wymiana to wymiana. Tutaj już mamy świeczkę umieszczoną w gnieździe, już ją wkręcam. Oczywiście nie pokazałem tego momentu, bo no nie mam trzeciej ręki, a w jednej trzymam po prostu aparat, żeby móc to sfilmować. O, i tutaj już, słuchajcie, poczułem ten opór. Poczułem ten opór. Założymy grzechoteczkę i mniej więcej, o, tutaj już mamy. I teraz pełne 180 stopni. I lecimy. Okej. Czyli tutaj już świeczka na swoim miejscu. Teraz tylko cewka. O. Generalnie siedzi. Oczywiście ta śrubeczka w tym gnieździe, bo praktycznie kluczem jest bardzo ciężko podejść, ponieważ to trzyma i nie pozwoli go w górę wyciągnąć. Ale damy radę palcami. Aż poczujemy opór i mamy temat ogarnięty. Dobra. Praktycznie już jesteśmy w domu. Dokręcamy to mocno i mamy temat ogarnięty. Ze wszystkimi świeczkami i ze wszystkimi, że tak powiem, zapinkami. Tutaj. Aha. Tak. I żebyście się tutaj, pamiętajcie, nie pomyli. To tu. Na świece. A to tu. Bo to jest rzecz najważniejsza. O. Ma tak pyknąć. Teraz jeszcze tutaj mamy kolejne gniazdko. Na kolejną świecę. O, nasunąć musimy. I kolejną wtyczkę tu. I w zasadzie mamy wszystko. Jedną, drugą, trzecią, czwartą i tutaj, żeby nam to ładnie się odpięło. Generalnie wszystko. No i praktycznie 15 minut i po zabawie.